Dzień dobry, nazywam się Agata Igras i dzisiaj w ramach Wiosennej Akademii Muzyki opowiem Państwu o postawie. Postawa, jak wszyscy wiedzą, w grze na instrumencie, przede wszystkim dętym, a w tym wypadku na flecie, to w zasadzie najistotniejszy element warsztatu i naszego tworzenia dźwięku, bo od niej bezpośrednio zależy to, w jaki sposób oddychamy, a od oddechu zależy to, jak brzmimy na instrumencie. Postawa w przypadku każdym to jest tak naprawdę bardzo indywidualna rzecz. Każdy z nas ma inne ciało, inaczej zbudowane, w innych proporcjach, a to nasze ciało w przypadku instrumentu, który jest metalową rurką, jest najważniejszym rezonatorem naszego dźwięku. Stąd tak ważne i istotne jest, byśmy stali przy graniu czy też przy ćwiczeniu prawidłowo. Co najważniejsze w graniu i w staniu przy instrumencie? Naprawdę warto skupić się na całym ciele i na tym, żeby mieć jego pełną świadomość. Czyli polecam, żeby przed podejściem do ćwiczenia przede wszystkim zrobić coś sportowego. Wystarczy kilka pajacyków, można się przebiec odrobinę albo wyjść po schodach po to, żeby całe ciało zaczęło pracować. Nam się wtedy też będzie łatwiej oddychało, będziemy lepiej ukrwieni. No i później nie wystarczy po prostu złapać instrument i spojrzeć w nuty i zacząć grać. To spoglądanie w nuty zaraz będziemy omawiać, bo rzeczywiście dużo z tego wynika różnych problemów. Zaczynamy od samego dołu. W oddychaniu i w staniu w ogóle przy instrumencie najważniejsze są nogi. Zaczynamy od stóp, które powinny być naprawdę osadzone na ziemi, czyli nie tańczymy, nie stoimy na palcach, nie machamy nogami. Element choreografii wszystkim jest doskonale znany w przypadku grania, szczególnie jeżeli dochodzą do tego wielkie emocje, ale trzymamy stopy stabilnie na ziemi. Jednym jest wygodniej trochę mieć lewą nogę z przodu bardziej, inni stoją w rozkroku na szerokość bioder. Ważne, żeby nam było wygodnie, tak żebyśmy mogli w pełnej swobodzie później pracować naszym ciałem i swobodnie oddychać. Idziemy dalej w górę. Te nasze nogi są trochę jak takie korzenie drzewa, czyli zaczepiamy się o ziemię, która jest naszym najważniejszym podparciem, podłoga, na której stoimy. Dobrze, żebyśmy grali w ogóle na bosaka, bo wtedy najlepszy jest ten kontakt. Ale to, co się dzieje dalej z nogami, jest również ważne, bo bardzo często widać, jak młodzież, ale nie tylko młodzież, stoi przy instrumencie z przeprostowanymi nogami, no bo tak strasznie chcemy, żeby było dobrze i coraz lepiej, więc napinamy całe ciało, dziwiąc się, dlaczego później nie brzmi to tak dobrze, jak mogłoby brzmieć. Także kolana nie mogą być przeprostowane, tylko muszą być luźne. Warto sobie skojarzyć to z jakimś sportem, to znowu wracamy do sportu. To mogą być narty, to może być jeżdżenie na rolkach, to może być nawet jeżdżenie na deskorolce, czy pływanie na surfingu. Cokolwiek ktoś ma jakieś doświadczenie za sobą, żeby porównać sobie akurat do takiego sportu. Kolana muszą być swobodne, bo tak jak na nartach, albo na innych kółkach, które na przykład mamy przypięte do stóp, jeżeli kolana będą zablokowane, to niestety, ale się wywrócimy. A w graniu ma to wpływ na oddech, o czym też opowiem. Później dalej uda i biodra. Biodra jako źródło naszej ekspresji muszą być też bardzo swobodne. Cała ekspresja w muzyce tak naprawdę idzie z bioder, a cały oddech w ciele jest pracą całego ciała, a nie tylko płuc i przepony, o czym bardzo wiele z nas zapomina. Więc swoboda towarzyszy nam przez całe ciało. Idziemy dalej do brzucha, który nie może być napięty. Mięśnie brzucha owszem uczestniczą w procesie później oddechowym, ale spięcie, które na przykład wywołane jest przez to, że właśnie stoimy na jednej z nóg, więc jakieś tam mięśnie w ciele muszą skompensować, żebyśmy utrzymali w ogóle równowagę, to też nie jest coś, co jest pożądane później w pracy z instrumentem. Idziemy dalej do góry. Tu mamy nasze najważniejsze rezonatory, czyli cała nasza klatka piersiowa, żebra, pod którymi skryte są płuca, czyli jedyny tak naprawdę organ, w który wchodzi powietrze. Wbrew różnym porównaniom z wyobraźnią naszą, gdzie myślimy o tym, żeby oddychać w pięty, w plecy, w kark, bardzo różne te skojarzenia mamy po to, żeby robić to jak najlepiej. Klatka piersiowa musi być też otwarta i luźna. To co ważne, ponieważ każdy z nas, tak jak wspomniałam na początku, ma tę budowę trochę inną, to też na siłę nie dążymy do różnego rodzaju przeprostów. Czyli jeżeli ktoś ma z natury, na przykład tak jak ja, lekko zaokrąglone ramiona, nie próbuje sforsować ruchu wyprostu, żeby tutaj usztywnić wszystkie inne mięśnie, tylko w miarę naturalnie dla siebie stara się to ciało wyprostować. Często używam takiego porównania, że wyobrażamy sobie, że rośniemy, czyli głowa idzie do słońca, a ogonek, bo kość ogonową wciąż jednak posiadamy, dąży do ziemi, czyli nasze ciało się rozciąga w pionie. To, co bardzo ważne, gdybyśmy chcieli spojrzeć na prawidłowo ustawione ciało, moglibyśmy przeprowadzić linię przez jego środek, która pozwala dokładnie wytyczyć tak jakby linię dzielącą ciało na pół. Ona też pomaga bardzo w tym, żebyśmy i mieli swobodę, i właściwe oparcie, i
i dobrze rezonowali przy dalszej pracy. To, co ma bezpośredni wpływ później na granie przy naszej postawie, to tak jak wspomniałam, ułożenie rezonatora piersiowego, który ma bardzo duży wpływ, słychać nawet jak mówię, jeżeli zapadnie mi się klatka piersiowa, to mój głos zupełnie inaczej brzmi, a jeżeli ją wyprostuję, to też jest wtedy zupełnie inaczej. Ma inną nośność, dokładnie to samo będzie się działo z dźwiękiem, ale idziemy dalej. Mamy szyję, w szyi wszystkie rurki ważne dla dmuchania na flecie, mamy rtań, mamy gardło, mamy naszą tchawicę. To wszystko, co skryte pod, tutaj w naszej szyi, też musi swobodnie pracować, a żeby ta praca była możliwa, to szyja musi być luźna, czyli nie napinamy jej, nie spinamy mięśni po to, żeby było lepiej albo bo nam się wydaje, że jest to potrzebne do tej ciężkiej pracy, jaką jest granie na flecie. A poza tym szyja, która nie daj Boże by się w jakiś sposób wyginała, ruszając naszą głową, też ma bardzo duży wpływ na brzmienie dźwięku i na intonację. I mamy oczywiście naszą głowę, najważniejszy następny rezonator, zaraz po klatce piersiowej. Tu tworzymy dźwięk, tu też rezonuje nasz dźwięk. Tu mamy przestrzeń w jamie ustnej, która bezpośrednio kreuje barwę tego dźwięku. W zależności od tego, czy jest bardziej otwarta, czy zamknięta, dźwięk mamy pełniejszy lub bardziej zamknięty. Oczywiście ma na to wpływ też powietrze, ale postawa, w jakiej stoimy, to w jaki sposób mamy ułożone zęby, czy one są ściśnięte, czy otwarte, bo też zaliczam to do postawy, ma duży wpływ na nasze brzmienie. Warto chwilę poświęcić często na to, żeby tak jakby zaznajomić się z tym naszym ciałem i z jego preferencjami, a przede wszystkim, żeby szukać w nim luzu. Mówiąc o głowie, powinnam jeszcze wspomnieć o bardzo istotnym dla grania stawie. To jest staw szczytowo-potyliczny, który umiejscowiony jest na samym szczycie kręgosłupa. To jest ten staw odpowiedzialny właśnie za poruszanie naszą głową. Proszę sobie wyobrazić, że spięcie mięśni wokół tego stawu ma bezpośredni wpływ na barwę dźwięku, a często też na intonację. Stąd wciąż mówimy o tym, jak ważne jest, by nasze ciało podczas grania było możliwie jak najluźniejsze, nawet jeśli staramy się jak najlepiej wykonać naszą pracę, czy też nasze ćwiczenie, czy koncert, czy egzamin, to podstawą w tej pracy, poza pracą nad oddechem, pracą nad paluszkami, nad całym repertuarem, jest naprawdę praca z ciałem, bo to ono potrafi nam bardzo, ale to bardzo przeszkadzać w graniu, zamiast pomagać. To, co myślę, byłoby też istotne, żeby wspomnieć, to sama postawa, jeśli chodzi o trzymanie instrumentu. Zakładając, że już jesteśmy dobrze oparci na stopach, mamy swobodne ciało, oddycha nam się dobrze, musimy jakoś ten instrument złapać i stać w sposób, który będzie zarówno elegancki i przyjemny dla tego, kto na nas patrzy, ale również zdrowy i wygodny dla nas. Najprostszym sposobem, który znamy, jeśli chodzi o trzymanie instrumentu, to jest ułożenie palcy na dźwięk D najniższe. Wtedy podnosimy, ale samymi dłońmi, instrument przed siebie w taki sposób, że klapa GIS ląduje na wysokości naszego wzroku. I wtedy skręcamy głowę w kierunku główki od fletu, robiąc ten ruch, przybliżając instrument do nas. Pamiętajmy, że to zawsze instrument przychodzi do nas. Nigdy my nie wychodzimy do instrumentu, bo niestety ma to też wpływ duży na brzmienie, plus na ogromne napięcie karku, a napięcie karku, o tym mało kto mówi, ale niestety bardzo utrudnia pracę z artykulacją, dlatego że bardzo usztywnia nasz język, potem można spędzić godziny w tej pozycji znanej bardzo wielu na pewno pracy nad pulpitem, kiedy patrzymy pilnie w nuty, które mamy do zagrania i nie wiemy, dlaczego nie wychodzi nam staccato, a to właśnie z tego prostego powodu, po prostu szyja jest zbyt napięta. Także wracając do tego miejsca, odwracamy głowę, przyprowadzamy do siebie flet i tak naprawdę to gotowe. Kąt, który mamy tutaj, jeśli chodzi o ułożenie, to jest kąt, który musimy znaleźć tak, żeby balans instrumentu spoczywał tak naprawdę na naszych dłoniach, ciężar instrumentu. Prawa ręka, gdzie kciuk, tu są dwie różne szkoły, najczęściej pcha instrument tak jakby od tyłu, czyli jest za klapami. Ta ręka musi być bardzo swobodna, ona ma najwięcej pracy do zrobienia na flecie, więc ważne, żeby w taki sposób utrzymywała instrument, gdzie swoboda palcy będzie pełna. Natomiast tutaj mamy takie nasze wygodne siodełko, gdzie sobie flet odpoczywa. Powinniśmy go być w stanie utrzymać w tych dwóch punktach tak, żeby czuć się swobodnie, że nam się na przykład nie chce przekręcić. Bardzo
podstawowy błąd, który obserwować można łatwo, szczególnie u młodzieży albo dzieci przesiadających się na większe instrumenty, gdzie palec prawej ręki wyjeżdża za flet, w zasadzie łapiemy się instrumentu i nie wiedzieć czemu strasznie nam jest niewygodnie grać, bo po prostu trzymamy ten flet, żeby nam z dłoni nie wypadł. Stąd warto poświęcić chwilę czasu też na to, w jaki sposób instrument trzymamy, szczególnie jeśli chodzi o prawą dłoń. Na koniec mówienia o postawie, ponieważ powiedziałam o tym, jak istotna jest klatka piersiowa i ułożenie głowy, bo tą głową pracujemy bardzo dużo. Niektórzy próbują nią też załatwić wszelkiego rodzaju aspekty związane na przykład z intonacją albo ze zmianą rejestrów, szukając właściwego kąta padania powietrza właśnie w ten sposób, co jest bardzo dużym błędem. Polecam takie ćwiczenie, żeby znaleźć właściwą pozycję tej głowy i żeby poczuć, gdzie tak naprawdę jest nam najwygodniej. Przyciągamy brodę do mostka i potem będziemy bardzo stopniowo głowę prostować, ale tak jakbyśmy chcieli rolować kręgosłup od najniższych kręgów. Czyli robimy w ten sposób i bardzo wolno, ja teraz to zrobię w trochę przyspieszonym tempie, bardzo wolno, tak jakby od tyłu karku ciągniemy głowę do góry, możemy zamknąć oczy, to jest wtedy jeszcze lepsze poczucie tego, co się dzieje. Zazwyczaj miejsce, w którym głowa jest na właściwym miejscu, daje takie poczucie ulgi i rozluźnienia, szczególnie rozluźnienia też napięcia ramion, które towarzyszy w ogóle wszystkim ludziom w stresie. Napięcie karku, napięcie ramion, to samo dzieje się z flecistami. No a wiadomo, że na flecie ramionami zagrać się niestety nie ma, nie da. Tylko angażujemy w ten proces przede wszystkim nasze powietrze, i tak naprawdę bardziej dół ciała niż górę ciała. Tu otwieramy, rozluźniamy, pozwalamy, żeby dźwięk rezonował, żeby grało nam się wygodnie, żeby nam się swobodnie oddychało, a ramiona powinny zostać w dole, powinny być swobodne i luźne. Podobnie ręce, które też na nich spoczywa ciężar instrumentu. Ręce są ciężkie, ciężkie, czyli nie zawieszone w ten sposób, z łokciami jak motyle, tylko też ciężkie. Wyobraźmy sobie, jakby ktoś nas trzymał, trzymając nas za łokcie, żebyśmy mogli na kimś te łokcie oprzeć. To na pewno bardzo nam pomoże. Jeszcze słowo na temat pozycji siedzącej, bo wiem doskonale, że większość jednak najczęściej ćwiczy siedząc, a nie stojąc. Co więcej, w życiu zawodowym bardzo często zdarza nam się siedzieć w orkiestrach, więc musimy dobrze zwracać uwagę na to, jak to robić prawidłowo. To, co najważniejsze, nigdy nie rozsiadamy się w krześle. Czyli siedzimy na brzegu krzesła, tak żeby tylko dać podparcie naszym kościom pośladkowym. Nogi są najlepiej pod kątem 90 stopni. I znowu pilnujemy tego, żeby cały nasz tutaj korpus był luźny. Nie zaokrąglamy pleców, nie próbujemy później grając, mieszcząc się koło kolegów, przykurczać na przykład tutaj ramion, które powodują też trudności w swobodnym oddychaniu. No a przede wszystkim krzywią później kręgosłup, a tego nie chcemy zupełnie. Także warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób siedzimy. Dokładnie ta sama zasada, musi być zachowany pion, musi być zachowany luz, tak, żebyśmy mieli pełną swobodę oddychania i znowu instrument zawsze będzie przychodził do nas, a nigdy nie robimy tego do pulpitu, który gdzieś tam jest przed nami, ani tego, ani nie daj Boże tego. Dbamy o pion i komfort. Pamiętajmy generalnie, że nasze ciało jest najważniejszym instrumentem, bo on sam bez nas nie zagra. Więc dbajmy o nie, dbajmy o nasz wysiłek fizyczny, o naszą sprawność fizyczną, po to, żeby długo cieszyć się zdrowym kręgosłupem, bo tu przypomnę, 80% muzyków wychodzi na scenę z bólem, nie chcemy być nimi. Także warto się zatroszczyć o siebie po to, żeby jak najdłużej, jak najpiękniej cieszyć się dobrym zdrowiem i pięknym dźwiękiem. Dziękuję bardzo za uwagę.